Ryszarda Kobielusza, laureata Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych. Ryszard Kobielusz, absolwent warszawskiej ASP, uczeń profesorów Tadeusza Dominika, Stefana Gierowskiego i Jana Tarasina, obok malarstwa zajmuje się tkaniną unikatową i instalacjami przestrzennymi. Na wystawie w Galerii Test pokazał obrazy, których tematem są góry. Wiadomo, góry to nie tylko magia, ale wielka ukryta wewnątrz nich energia. Co jakiś czas w swojej twórczości wracam do tematu gór i pokazuję je na płótnach, w tkaninie eksperymentalnej zaznaczam ślady. Swój najbardziej znany i wielokrotnie nagradzany obraz Moja Arka Noego artysta podarował tworzącej się w Watykanie Papieskiej Galerii Sztuki. W Atlancie życzę dobrej nocy.